Cześć, chciałem Wam pokazać, jak zamontować nowość firmy ProLogic AirBomb. Z czego składa się AirBomb? System zwalniający, krętlik, który jest na kółeczku przy AirBombie, koraliki, przypon oraz kółeczko, do którego montujemy żyłkę lub plecionkę. AirBomba możemy ładować na dwa sposoby, albo używając go jako łyżki, albo standardowo, czyli ręcznie. AirBomba możemy wykorzystać w systemie otwierania na dwa sposoby, albo poprzez założenie kółka, wtedy rakieta przy rzucie nam się nie otworzy, chyba że będziemy mieli zaznaczoną żyłkę albo na klipsie, na kołowrotku, albo poprzez delikatne szarpnięcie otworzymy rakietę. Natomiast jeżeli nie założymy tego kółeczka, standardowo przy kontakcie z wodą, przy szarpnięciu, rakieta się otworzy. AirBomb nadaje się do korzystania z kulkami, ziarnami oraz peletem, a dostępny będzie jeszcze w tym roku.